Ale chyba trochę czuć zapach, że to gra darmowa. Dobra, dopasowałem. Mamon konfident, mamon kapuś, mamon informator, mamon szpicel, mamon donosiciel, mamon dawca donosów, mamon kanciarz, mamon 60, mamon wtyka, mamon pluga wyden... Jaki szpicel znowu? Dobra, widzę kursor. Można próbować. Start. Zobaczmy, o co tu chodzi. Tak poglądowo, jak będzie słabe, wyłączę. Nie ma się forsować, co? Cześć, mi mówi. Pani w czarnym stroju, jakimś chyba nie kąpielowym. Ma, mogę jej odpowiedzieć albo cześć, albo cześć, albo cześć, albo cześć, albo cześć, albo nic. Proszę, nie milcz. O. A będę milczał. Proszę, nie milcz. Proszę, nie milcz. Włączyłem wszystkie karty w przeglądarce i dalej mu zagra. Włączyłem Steama nawet i dalej mu zagra. Skąd to idzie? No graj, ale jak mam grać, jak mi napieprza coś w tle? Chcę grać. Tylko jest muza cały czas jakaś. Nie mam Steama włączonego, wyłączyłem Steama. Jeśli chodzi o jakiekolwiek gry, jestem na głównej stronie. To nie jest z gry. To jest teraz z gry, ale nie to, co przed chwilą było. Dobra, cześć. Dobry nastrój. No. Dobry nastrój ciekawi mnie tylko dlaczego. Bo rankory dwa pokonałem. W przeciwieństwie do ciebie kłamałam. Ale gdzie? Przy którym? Przy czym kłamała, że co? Ona raczej skomentowała, że cześć z wykrzyknikiem dałem. I że ja mam dobry nastrój. Przy czym kłamała. Chociaż... kto wie, czy nie próbujesz mnie też z jakiegoś powodu oszukać. Albo po prostu klikasz wszystkie możliwe odpowiedzi, aby zobaczyć moją reakcję. No to już bardziej. Pani detektyw. Czyżby wybór nic dla ciebie nie znaczył? No. No tak. Zazwyczaj w powieściach wizualnych można zapisywać i wczytywać grę. W takim razie nic się nie dziwię. Tylko, że tutaj nie ma to żadnego sensu. Żaden z twoich wyborów nie będzie miał wpływu na fabułę, więc relaksuj się i ciesz się grą. No dobrze. Janko, to ty puszczasz? Bo ja tego nie puszczam. No przysięgam to. Nie wiem, skąd to idzie. Chwila, wyłączam wszystkie przeglądarki, po prostu wyłączę. I Steama mam na głównej. Nie ma co się odtwarzać. Nie, no to ty, Janko, spuszczasz. Czy nie ty? To ty musisz puszczać. Cześć. Czy jest to smutek, czy zmęczenie? Zmęczenie. Ciężki dzień. Czy jest to smutek, czy zmęczenie? W sumie mało mnie to obchodzi. To po co pytasz? Nie zmienia to faktu, że nawet nie chciałeś mi zaimponować. Bo nie jestem na... Nie można tego słowa mówić. Dobra, starać się dla postaci z jakiejś indie gry jest trochę głupia. No, coś sensownego mówi. A może normalnie cześć z kropką? Tak oficjalnie. Standardowa odpowiedź. Jest również prawidłowa. W zasadzie nie ma nawet tysiąca możliwości wyrażenia swojego charakteru w jednym pozdrowieniu. No nie. Po prostu bądź sobą, nie myśląc o tym, że grasz narzuconą rolę czytelnika. Czemu ty masz takie oczy pojebane jakieś? W każdym razie rozmawiam dokładnie z tobą. Kurde, jakoś tak czuję, że to jakoś tak trafia personalnie. Chyba. A jak żeby inaczej, to już ja pytam.
Być może w ogóle cię tu nie ma, a nowela jest w trybie automatycznego czytania. Albo nie jesteś osobą, której oczekuję. Tak czy inaczej, kontynuujmy. Co tu się dzieje? Nic. Ale się klei rozmowa. Super. Nic, absolutnie nic. Czy myślisz, że tu będzie obiecany Yuri harem bez fabuły? Google grafika Yuri harem. Chyba jakieś anime normalne. Odpowiedz szczerze. Czy naprawdę tego chcesz? Ale co to jest Yuri harem? To anime jakieś, ale no harem to mi się kojarzy. No chcę, no. I po co? Rozumiem, że Yuri to stosunkowo mało popularny gatunek, ale jest mnóstwo eroget do wyboru. Nie wiem, czy ta gra dla mnie jest przeznaczona. Ja nie rozumiem tego slangu, co ona tu gada. Co to znaczy eroge? Mi się z erotyką kojarzy. Yuharem mi się kojarzy z tym, no co no. Czy warto poświęcić na to czas? No cóż, nie jestem w stanie cię powstrzymać. Ale w każdej chwili możesz zmienić zdanie, wtedy po prostu zamknij tę nowelę. Nie, nie, idziemy w ten wątek. Dobra. W porządku, zróbmy mały sketch. Co ty? To Przemek polecał? No, no. Będzie sketch zaraz. Cholera jasna. Jaki sketch? To jedyne, na co możesz liczyć. No dobrze. Wreszcie będzie Yuri harem bez fabuły? I tak nie ma tu żadnej fabuły. Yuri, ale tylko wtedy, gdy przed ekranem siedzi dziewczyna. Ja nie rozumiem za bardzo, cholera jasna. Jaki tu... Może i siedzi. A harem, jeśli jest z koleżanką. Co to ma wszystko znaczyć? Życie jest niesprawiedliwe i pełne oszustw. Zniosę to. Daj mi Yuri harem. Daj mi to, bo chcę zobaczyć, co to. Co znaczy daj? No proszę. Dostałem achievement. Osiągnięcie za żebranie. Nie żebram. No może troszkę. A co ty mi dasz w zamian? Ja? Mogę pozytywną opinię wystawić na Steamie. Chyba tyle. Doczytasz do końca? Doczytam. Yuri to najlepsze, co spotkało ten świat. A witeczku, jak ja i byś obejrzał, to dopiero byś odleciał. Szkoda, że w tej grze nie ma Kobato Hasegawa. To najpiękniejsza postać z anime. Zobacz sobie potem na Google grafika Kobato Hasegawa guci. Tak, po streamie sobie sprawdzę, koniecznie. To jej obiecałem, że doczytam do końca. A ona mi za to da Yuri harem. Cokolwiek to jest. Mówi, dobra. W takim razie... Umówmy się na randkę, kurwa mać. Hura? Już tak szybko? Myślałam, że wybierzesz górny wariant. Czuję, że ona... Osiągnięcie za adekwatne spojrzenie na relację. Oczywiście. Stary z bok, weź ty się jebani. Jebnij się, człowieku. Jesteś chory psychicznie jak ten idiota z ostatniego donata. Nie jest. Może wstrzymam alerty, co? Ej, na chwilkę, Witold, bo nie mam za bardzo pytanie. Idzie. Ok, no. Słuchaj. Czy ty jesteś pierdolnięty, ty stary zboczem, czy otrząśnij się, bo ci już ślinka cieknie od patrzenia na 2D dziewczynę w stroju kąpielowym. To jest czarno-białe, nawet no bez przesady, no. Ja nie mam... No bo dobra, bo to mogłoby uderzać w grupę społeczną. A więc jeszcze nie wszystko jest stracone. Za kogo ty mnie uważasz? Dopiero co się poznaliśmy, o jakiej randce ci chodzi?
O jaką randkę ci chodzi, chyba powinno być. A zapytamy, za kogo mnie uważa. Co? Mam nadzieję, że to nie odwołanie żadne. Co, czy nie mogę trochę pożartować sobie? Jakoś wcale nie jest ciekawie, gdy wszystko układa się idealnie. Dobrze więc. Zmieńmy już dekorację, a potem przejdźmy do gry w miłość. No nie wiem, no. Będzie gra jakaś. Boże, zachowuje się jakby z 16 lat miał. Pierwszy raz zobaczył jakąś kreskę taką. Ale no, nietypowa gra, to dlatego. Ach, jak to romantycznie zabrzmiało. Bez kupy, mordeczko. Więc jesteś tu jedyną romantykową bohaterką. Jaki jest sens tego pytania? Czy jestem dla ciebie niezadowalająca, czy co? Oho. Jak ci się nie podoba, znajdź inną nowelkę. Trzeba spierdalać. Bo coś jest nie tak z nią, już widać. Przestań na mnie narzekać, to była jedyna odpowiedź. O, dobrze, konkretniej. I o to właśnie chodzi. Nie masz innego wyjścia, jak tylko przyznać się do błędu i przeprosić. Ona chyba ma jakieś skłonności dominatorskie czy coś. Albo takie wrażenie odbieram. I nie obchodzi mnie, że wymyśliłam ten problem z niczego. W takim razie odchodzę. No ale ja nie chcę odchodzić. Chyba trzeba ukorzyć się trochę. I powiedzieć przepraszam pani. Przepraszam. Niech ci będzie. Dziękuję. W całej tej historii musi być przynajmniej jedna sprzeczka. Innymi słowami konflikt. Teraz usatysfakcjonowana mogę pójść z tobą na randkę. Będąc szczera, bardzo czekałem na tą randkę. A nie tę? Bardziej niż ktokolwiek inny. Dlatego zapraszanie na nią kogoś innego niż ja jest jakoś niesprawiedliwe. Co w takim razie robią pozostałe bohaterki? Osiągnięcie za niewłaściwe pytanie. To było jedyne pytanie, a nie niewłaściwe pytanie. Kogo to obchodzi? Dopóki nie ma ich w kadrze, nie istnieją. Strasznie zazdrosna chyba jest. Albo może egocentryczna, nie wiem. A jeśli się nie znacie, to znaczy, że one tak naprawdę nigdy nie istniały. Czy jesteś Yandere? Z japońskiego Yanderu określenie osoby niestabilnej lub chorej psychicznie. A to pewnie nie jest. Znak zapytania. Czy chcesz sprowadzić całą moją osobowość do jednego archetypu? Jezu, nie używaj takich słów ciężkich i mądrych. No dobra. W takim razie się nie pomylisz. Wiesz, pomysł zmiany imienia nie jest taki zły. Kurde, tego na cię pragnie rubieńkie ubasiane młyni, wyruchaj ją we wszystkie trzy otwory. Przestań otwarte do wulgarny być, jaki kiełbasiany, co ty gadasz? Nie zaszkodzi też przygotować się na randkę. Czyli co, będzie miała imię? I chyba się przebierze, czy coś. Momencik, zaraz wszystko będzie. Oj, głośniej aż tam. Tada! Yandere-chan. Wygodniej jest mieć randkę w grze. Jedno przejście i wszystko gotowe. Czy to jest kawiarnia? To wygląda bardzo smakowicie. Bardzo pasuje ci nowy wygląd. No jak? No trzeba trzy nacisnąć. Koniecznie. Dzięki. Różnorodność jest dobrym podejściem. Nawet jeśli zmiana mojego stroju nie ma żadnego sensu. A co z atmosferą? To też prawda. W końcu pomaga to zanurzyć się w historię. Zaletą powieści wizualnych jest to, że wykorzystują one wiele różnych narzędzi. Tekst, obrazy, muzyka, a nawet pewien rodzaj interaktywności. Tak więc miejsce na naszą randkę, jakkolwiek by na to nie patrzeć, jest po prostu idealne. I nie mam tu na myśli kawiarni, która jest teraz tylko dekoracją. Tylko tutaj mogę w pełni wyrazić wszystkie swoje uczucia. Nie myśl jednak, że jesteś tu tylko obserwatorem. Nawet twoje przytakiwanie pomaga lepiej wczuć się w osobę po drugiej stronie ekranu. Jesteś tylko postacią w krótkiej nowelce, a nie osobą. Oj, oj, oj. Będzie drama. Chyba.
Ale trzeba ją na ziemię sprowadzić, bo gwiazdoży trochę. Jak niegrzecznie. A jednak ktoś włożył we mnie swoją duszę. Nadal mogę być nazwany obserwatorem, choćby dlatego, że moje wybory nic nie znaczą. Nie? Tylko ci się wydaje, że tak jest. W przeciwnym razie, jaki jest sens twojej obecności? Przypominam, że gra ma tryb automatycznego czytania. Po prostu zostań tutaj. Jesteśmy na randce czy co? Porozmawiajmy o czymś innym. Może o Poe by chciała pogadać. Może o Poe. Coś tam by mógł powiedzieć na ten temat. A może chciałbyś mnie o coś zapytać? No, ale tu raczej spredefiniowane odpowiedzi będą, aniżeli do wpisania. Jakie masz hobby? Opowiedz o swoich preferencjach, ale odnośnie czego? Dlaczego w ogóle tak czekałaś na tą randkę? Jakie ma hobby? Chociaż to nuda, to chociaż może ciekawe ma jakieś. Nawet nie patrząc na czat, wiem co chcecie wybrać, ale chcę hobby zobaczyć. Lubię się obijać i drzemać po obiedzie. A, to zajebiście. Tylko tyle. A co jeszcze jest potrzebne do szczęścia? Czy masz jakieś marzenia? Oczywiście, chcę zostać czyjąś waifu. Zaraz przybędę, panowie. Minutka jest. Idę załatwić. Albo po alkohol, bo na szczęście tego nie da. Można lecieć. Ma marzenie, żeby zostać czyjąś waifu. Spoko. Masz już jednego wielbiciela i to chyba mowa o mnie. Naprawdę? Gucio pewnie po streamie zrobi sobie seans z anime Yuri. Yandere i znajdzie swoją waifu Sugoi. Pewnie sobie zamówi plakaty i koszuleczki z anime dziewczynami. Dobry wybór, witeczku Sugoi. Ara, ara. Koszulki już mam. Może umiesz coś? Poświęć mi swoją twórczość. Nie wiem, o co jej chodzi. Więc bym dopytał, ale tu nie ma opcji do pytania. Albo tak, albo nie. Dobrze. Yandere Chan co odpowiada, bo chyba ma twarz zdziwioną. No cóż. Będę czekać. Co już wytrzymać nie mogłeś? Ciśnienie za duże i musiałeś wyjść? Nie, widzę, że szybko poszedłem ci poszło walenie konia. Załatwić. Aż tak cię to podnieca, weź stary z boku. Spokój, ale zboczeniec. A ty jesteś głupi.
Dziękuję, dziewczyna, z kebabem i po fajsenko. Opowiedz o swoich preferencjach. Uwielbiam ciekawskich czytelników, a ty jesteś jednym z nich, ponieważ wybierasz odpowiedź, którą możesz pominąć. Więc naprawdę interesujesz się tym, co się dzieje. I ja też, być może. Albo po prostu polujesz na osiągnięcia. Nie poluję na osiągnięcia, wyjebane mam te osiągnięcia, szczerze. A jak nie i klikasz na wszystko, co się da, i tak spędzimy ze sobą trochę więcej czasu. I to mnie bardzo cieszy. Czekałam na ciebie. Dlaczego akurat na mnie? Ani odpowiedziała. Dlaczego w ogóle tak czekałaś na tą randkę? Głupie pytanie. Czego jeszcze mogłabym oczekiwać w powieści romantycznej? A ja nie wiedziałem, że to jest romantyczne. Nie wiedziałem. Myślałem, że to bardziej taki jakiś ten... Psycho, coś. Dobra, dobra. Żarty oparte na łamaniu czwartej ściany już mi się znudziły. Mam nadzieję, że było w nich chociaż coś zabawnego. Mam nadzieję, że w przeciwnym razie starałam się na darmo. I właśnie w tym momencie dochodzimy do istoty tego, co się dzieje. A co się dzieje? Czy wiesz, dlaczego teraz to czytasz? No. Nie mam co robić, wciąż czekam na Yuri harem bez fabuły. Mnie naprawdę interesuje, co tu się dzieje. Tak, interesuje, ale na ten harem bez fabuły zobaczmy, co to. Po co w ogóle istnieje ta odpowiedź? Mówiłam, oszukali cię. Czy myślisz, że znowu cię oszukują? No cóż, kto wie. Już łatwiej jest nie wierzyć w nic. Hehehe. Co cię tak bawi? A nic. W takich chwilach nie obchodzi mnie nawet to, że twoje odpowiedzi są z góry zaplanowane. W każdym razie teraz jesteś tu ze mną i nieźle się bawimy przy okazji. Dzięki temu jestem trochę szczęśliwsza. Dziękuję. Dziękuję również. Czy mnie to nie czyni szczęśliwym? No, chociaż się niby uśmiecham. No, chuj tam. Hehe. Też chcę o coś zapytać. Oho, muzyka ucichła. O co? Czy wierzysz w przeznaczenie? Tak, w sumie to... Nie mam się... Nie wiem. Raczej nie. Cokolwiek się stanie, wszystko skończy się tak samo. No raczej nie. O kurcze, o kurczaki, gucio fiucio, nie wiedziałam, że aż tak słaby jesteś w nowelkach, że masz aż 580 wyjebek XD, ale kurde, kto zajebałaś tego bossa ustawił? Weź to wyłącz. Nie widziałem nawet, co na ekranie jest. Cokolwiek się stanie, wszystko skończy się tak samo. Nie ma możliwości, aby to zmienić, niezależnie od tego, czy zna się te sposoby, czy zna się sposoby, czy nie. Więc nasze spotkanie musiało się odbyć. Nie mogłam sobie odmówić zagrania roli głównej bohaterki, a ty? Nie mam pojęcia, jak dokładnie życie doprowadziło cię do tego amatorskiego rękodzieła, ale skoro się spotkaliśmy, to nie bez powodu. Tak naprawdę nie jestem pewna, czy jesteś tą właściwą osobą. Ale przecież my tylko gadamy. Jakie właściwą osobą? O co jej chodzi? Jaki jest związek? To jest zwykła rozmowa, a ona już jakieś plany snuje. Jest mało realne, że będę w stanie to sprawdzić. Tylko miej na myśli, wywróciłeś moje życie do góry nogami. Tak było. A stało się to bardzo dawno, przed uruchomieniem tej noweli. Jajca by były, jak ta gra się wkrada w pliki ci na komputerze i jest w stanie przytoczyć informacje, o których tylko ty wiesz. I zaraz mi walnie jakimś detalem, którego nie ma prawa znać. Jak to jest możliwe? To bardzo proste. Spotkaliśmy się we śnie. Nie, no coś delikatnie się creepy robi to. Tak jakby to ta próba przeniknięcia bohaterki do twojego łba coraz bardziej staje się skuteczna. Uważam, że jest proroczy.
Wiele z tego, co widziałam, doskonale pasuje do naszych warunków. Jednocześnie przewiduje on jedynie to, co jest możliwe poza scenariuszem. Co? Czy twoje sny nie są z góry zaplanowane jako coś niezbędnego dla fabuły? O, dobre pytanie. Mocne. Nie wiem. Nie sądziłam, że mimo to, jaki jest sens tego wszystkiego. Bez niego naszego dialogu by nie było. Czy chcesz powiedzieć, że trzymam się scenariusza? Być może takie jest przeznaczenie. I nie masz innego wyboru, jak tylko podążać za... A teraz... Czy jest z góry... Kurwa. Nie byłem na żadnych kursach szybkiego czytania. Jeśli trudno jest kontynuować tę randkę, możemy ją jak najszybciej zakończyć. Nic nie rozumiem, coś się stało. Nie wiem, o co chodzi. Coś się stało. Jak już miałeś włączony licznik śmierci i timer boss, to czym ją będziesz dominować ręką na plus 10 do wytrysku XD? No, weź uspokój. Coś się stało? Też mi nie odpowiada na to. Trzeba twardo powiedzieć, że koniec. To dobry pomysł. Zróbmy to. No ale jak? Oczywiście nie byłoby to zbyt romantyczne i nie spędzilibyśmy ze sobą zbyt wiele czasu. Przepraszam. W takim razie jesteś mi winna kolejną randkę. O. A wiesz co? Pewnie gówno. Albo i nie. Nie mam nic przeciwko. Typa! Odblokowano osią... Nie, no nie wchodźcie tam. Ja chcę tam wejść zobaczyć, co tam jest. Randka na Discordzie? Czekaj, odpalam Discorda. Nie wchodźcie tam. Ale rozjebie im to Discord. Czekaj, to jest invite na Discord? Chyba ta. Tylko nie mam tego linka, szukam go. Gdzie on był? W achievementach. Tylko gdzie się przygląda swoje achievementy? Mam. Dobra, przepisuję. ECPU. Przecież ona... Co ty gadasz, jak ECPU? To nie jest... Wchodzić tam na serwer? Co może się stać? Co ty robisz? Link przepisuję, żeby się dostać na serwer tam. Jak już mam ten link... Chyba tak. I enter teraz. Nieprawidłowe zaproszenie. To zaproszenie mogło już wygasnąć lub nie masz uprawnień, aby dołączyć. Chuja, mi ktoś wykorzystał, to było jednorazowego użytku pewnie. I mi przejął babeczkę jakąś. Albo... Wielkość znaków ma znaczenie, bo tego nie uwzględniłem akurat. Spróbujemy dokładnie tak, jak jest. O, działa. Wyobraźcie sobie, że jesteście gościem z marketingu, który wykorzystał hype na walce Gucia z dwoma żabami i promował swoją markę. Postanawiacie wejść na streama i widzicie starego z boka z chorymi anime fantazjami. Nie jestem z bokiem, a to nie jest erotyczna gra, tylko po prostu nowela, która na pewno ma jakąś puentę i jest w porządku. Dobra, dostałem się na serwer. Czemu tu po rosyjsku jest?
Dobra, dostałem się na serwer, ale tu nikogo nie ma. Nie ma żadnej Yandere-chan. Dobra, to nic, gramy dalej. Zobaczymy, co się podzieje. Nie mam nic przeciwko. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Co zazwyczaj się robi, aby doprowadzić do szczęśliwego zakończenia historii? Nie wiem, no kurczę. Ciężko powiedzieć. Przychodzi się grę z dobrym endingiem. Tyle. Wygrywa się loterię, organizuje się aluzję na sequel, wyznaje się miłość, jeśli mówimy o romansach. Myślicie, że mi powie tak o kocham cię? Właśnie! Niczego nie sugeruję. W każdym razie wiesz... Co wiem? A, bo tam była opcja. Nie, nie będę ci podpowiadała. Ale jej nie kocham! To jest postać z gry. Żeby każdy miał na uwadze to, jak kliknę. Czego się wstydzisz? No wiesz, nigdy wcześniej mi tego nie mówił. Mi też? Może kiedyś ktoś... A, niech ona powie! Rozumiem. Zakończenie Yandere-chan, naprawdę? Nie. Nie, no trzeba tak, żeby zachować pozory. Się układa, żeby się dowiedzieć, co dalej w grze. Tak. Może powtórzyłbyś to jeszcze raz. Kocham cię, no. Nigdy nie sądziłam, że te słowa mogą sprawić, że poczuję się na tyle wspaniale. Dziękuję ci. Chciałabym spędzić z tą więcej czasu, ale... Przypuszczam, że nadszedł czas, abyśmy się rozstali. Nienawidzę pożegnań. Byłby to punkt w naszym związku... Jakim kurwa związku? Byłby to punkt w naszym związku, po którym już nigdy więcej byśmy się nie zobaczyli. Jeśli ten moment nigdy nie nadejdzie, to aż do samego końca będę czuła, że zawsze jesteś przy mnie. Dlatego pomilczmy trochę na koniec. No dobra. Oho. Zniszczyłeś im Discorda, gratuluję, brawo. Ale ja nie chciałem, przecież dobrze wiesz o tym. Czemu im zniszczyłem? Nie mam 32, tylko 27. Proszę, nie mów o mnie. Oj! Nie odchodź. Czuję się samotna. Yandere-chan, proszę, możemy jeszcze trochę się razem pobawić, porozmawiać o wielu, że jeżeli ta historia skończy się, utrata wszystkich wspomnień. No to generalnie podsumowanie tego, co się odjebało. Leak zaproszenia. Wchodzą widzowie. Mija około 10 sekund i lecą nwordy slash porno i inny syf na dosłownie każdym kanale. Nawet majora co wali konia wjebali. Dobra robota widzowie. Odmeldować po salutę. Nie jestem ani trochę dumny. Dziękuję Wysek stricte za... Jezus, dziękuję Wysek za rajda, bo się zagubiłem z innym zdaniem. No głupio robią, no. Ale mnie nie słuchają, to nic nie tak, ja coś powiem. Czuczad żyje własnym życiem. Start! Może coś będzie pamiętała. Może to nie był koniec. Cześć! O, koleżankę ma. Jasny gwint. Dziękuję, Skany. Hej. A ona ją zabije, ona nie mówiła. Chyba, że to są te same, albo bliźniaczki, bo coś podobne. Nawet jeśli chodzi o figurę. A ty to kim jesteś? Mam takie samo pytanie. No ale... Przecież jest napisane główna bohaterka. Ale twoje imię nic mi nie mówi, nie ma go w scenariuszu. Teraz jest. Yandere-chan, czyli to jest ta poprzednia, a to jest jakaś nowa. Thank you.
Nic nie rozumiem. Co się dzieje? Nie musisz niczego rozumieć. Po co komu bezsensowny tłum, skoro czytelnik już dokonał wyboru? O-o. Czyli że ona jest bezsensownym tłumem. Dla niej chyba. Aby się wkurzyła, jakbym wybrał tamtą. Nie musisz nawet tracić czasu na przedstawianie się. Idź już sobie. Czy to prawda? Tak. Chociaż... po co w ogóle się pytam? Nie mam praktycznie żadnych powodów do sprzeciwu. No właśnie. Teraz możemy iść na kolejną randkę, Yandere-chan. Tym razem będzie lepiej, obiecuję. No i git. Tamtej nie znam, nie wiem kto, chociaż podobna. Mówię ci, możesz już iść. Jeśli nagle postanowisz zmienić swój wybór. Nigdy ci nie odmówię. No... ona się zła zaczyna robić. Cóż. Teraz, gdy znów jesteśmy sami, możemy mówić naszą kolejną randkę. Gdzie pójdziemy tym razem? Jest nawet trochę smutno, że ona nie będzie mogła się z nami bawić. Nie miałem wyboru, musiałem się przyznać. Byłaś protagonistką tylko w poprzednim przejściu gry. Proszę, daj mi wybór. Ja wjebane w te głębsze dialogi. Gdzie idziemy? Może do parku rozrywki? Widziałam tam tyle romantycznych scen, więc to zdecydowanie najlepszy wybór. Co prawda nie jestem pewna, czy ta nowela ma na to wystarczający budżet. Może jednak ją zaproszę. Oj, nie. Czy będziemy jeździć na czymś? Ale czy ta gra jest... To nie jest mój umysł. Ta gra po prostu jest tak zrobiona, że ty masz to tak postrzegać, kurde. Dziesięcioznacznie. Tak jest to zrobione. To nie jest problem ze mną. Na czym jeździć? Czemu nie? Co myślisz o diabelskim młynie? To mi się przypomina różne nazwy domina odnośnie jakichś chorych pozycji i aleksańskich smoków. A o diabelskim młynie nie słyszałem w tych kwestiach. Tylko dowiedziałem się, że nie będzie dla niego specjalnej ilustracji. Dowiedziałem? Ej. Zmienił ten wybór i stamtąd poszedł może. To się nie fajnie, znaczy dziwnie gdzieś. Czy zamierzamy iść tam teraz? Scena na kole jest wisienką na torcie. Zostawmy to na sam koniec. Najpierw przejdźmy się. Okej. Okay. No cóż. Jesteśmy. Znowu jedzenie na pierwszym planie. Szkoda, że nie zaprosiliśmy jej. A zobaczymy tylko z ciekawości, jak zareaguje. Szkoda, że jej nie zaprosiliśmy. Proszę, nie mów tak. Nudzisz się ze mną? Bardzo się staram, by nie doszło do tego. Może byś mnie przeprosił i powiedział coś miłego. Przepraszam. Ten wygląd bardzo ci pasuje. Ona chyba lubi być komplementowana. Czy cokolwiek się zmieniło? Dobra, nieważne. Dziękuję. No to teraz możemy o czymś porozmawiać. Jakie jest twoje prawdziwe imię? Ile masz lat? Jaki jest twój znak zodiaku? Jakie pantsu masz na sobie? Czemu nie dasz mi szansy? Jak to, jakie pantsu? Nie obchodzi mnie to. Ile masz lat? Więcej niż wystarczająco, aby uczestniczyć w pikantnych scenach. O, okej. Rozumiem. Tylko mam nadzieję, że to nie jest jej subiektywne zdanie, tylko odnoszące się do prawa. A jeśli ktoś w tej chwili wyważa twoje drzwi, to na pewno nie z mojego powodu. Chyba nikt nie wyważa. Spójrz przez wizjer, osiągnięcie. Pierdolę, nie będę patrzył przez żaden wizjer. Ale jakbym grał w to sam w nocy, późno, byłoby ciemno w mieszkaniu, no to może by troszkę to wpłynęło na mnie. Tak, a tam pewnie Ecepo z kamerą i mikrofonem. I kajdankami. Jak masz na imię? Czy
czy to ten etap w naszym związku, w którym chcesz wiedzieć o mnie dosłownie wszystko? No tak średnio, to tylko imię. Nie ma mowy. Jaką byłabym dziewczyną bez żadnej tajemnicy? Jakie pantsy masz na sobie? W kropki. Ten gracz wybrał pytanie, jakie pantsy masz na... Kurwa, da się to usunąć ze Steama jakoś, może, bo to trochę wstyd, bo to, a prywatny można profil dać. No. No nic. Ale odpowiedziała chociaż, napisała, że w kropki. Okej. Jak bardzo ta odpowiedź wpłynęła w ogóle na twoje, a ja myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi, czekaj, co? Bardzo częste pytanie w związkach. Ale mi zasyfia to profil. Jakimś gównem. Udostępnia mi ta gra coś na Facebooku? Nie, no nie powinno. Nic nie ma. Czemu w ogóle o to pytasz? Dobra, nie musisz odpowiadać, zrozumiałam już, tak? Jaki jest twój znak zodiaku? Kucyk. Dzięki, jestem Majki, dzięki mnich. Dziękuję też Obin. Co? W takim razie idealnie pasujemy do siebie. Jeszcze motka Guci powinna być. Żaby, która nie wie, co się dzieje wokół niej. Ale zapytam normalnie, co? Co? Jaka to różnica? Oczywiste, że idealnie pasujemy do siebie. To przecież obowiązek bohaterski Eroge. Czemu nie dasz jej szansy? Nie mam więcej pytań. Więc idziemy na diabelski młyn? No. Szkoda, że... Mistrzu Witoldzie, czemu mistrz poleruje miecz świetny w bibliotece Jedi przed komputerem? Ja mistrza rozumiem, że trzeba spuścić ciśnienie, ale to trochę przesada. Na szczęście mistrz Kaci zajmuje się młodymi padawanami, nie ma co się mistrz bać. Szkoda, że nie będziemy mogli zobaczyć stąd zachodu słońca. Z jakiegoś powodu wszystko na tym świecie jest czarno-białe. Tworzy to pewne utrudnienie, gdy chce się przekazać emocje za pomocą obrazu. Na przykład karma znowy rumieniec na twoich policzkach podczas Witeczku, wyznania piękne miłości. Pytanie, ale żeby być fair, to powiedz jej jaja, jakie pantsu masz na sobie. Ona nie pytała. Aż chciałoby się usłyszeć to jeszcze raz. Co jeszcze? Dzisiaj mam majteczki w kolorze truskaweczki Sugoi. Lot dziwaków chyba się zaczął. Jakby się tak zastanowić, to nawet nie zaczęliśmy się spotykać. Jestem twoim widzem od 5 lat. Przeraża mnie to, co się z tobą stało przez ten czas. To jakim starym zboczeńcem i degeneratem seksualnym się stałeś, jest wręcz obrzydliwe. Ale ja nie... Mam nadzieję, że Nivea już nie będzie promować u ciebie swoich jogurtów dla dzieci. Nie chcesz tego zmienić? W sensie tego, że się nie spotykamy? No nie wiem, no. Potrzebuję trochę więcej czasu. Jaki to ma sens, skoro bardzo szybko nastąpi koniec? Nie chcę. Oczywiście. A jak potulny piesek odpowiadam na wszystko. Jestem gotowa. Będziemy parą? Kocham cię. Albo teraz zapytać o tamtą dziewczynę. Oczy zaświeciły ze złości. Spytaj, czy pokażę stopy. Hoho, PSGO, Roblox, World, Zero, Fifka, please. Nikomu nie będę mówił, w co grałeś. Będziemy parą? Tak po prostu? A co z wyznaniem swoich uczuć? Zasmakować.
Oczywiście wiem o nich, ale chciałabym trochę romantyczności. No, za bardzo wyboru tu nie ma teraz. Chcę usłyszeć to jeszcze raz. Nie. Proszę, nie milcz. Nie milcz. Nie milcz. Nie milcz. Nie milcz. No chuj, kocham. Na pewno? No nie. Ile mam mówić? Wygląda na to, że naprawdę mnie kochasz, achievement. No kocham, no. Mógłbyś powtórzyć? Tak. To takie przyjemne. Wybacz, nie mogę przestać. Kocham cię. Wydaje się, że żyłam tylko dla tego momentu. Nie inaczej. To była zwykła egzystencja. Teraz czuję, że naprawdę żyję. Marzę, by ta chwila trwała wiecznie. Jestem bardzo zadowolona, naprawdę. Co ja jej robię? Też jest słowa chyba... Nie gwałt, weźcie się. Słuchaj, ty pojebańcu z internetu. No. Jak jesteś pojebany, to kurwa idź się lecz. Kiedyś ty i Demons byliście ostoją ludzi normalnych i jebaliście webów, a teraz Menel ogląda anime na streamie, a ty się podniecasz 2D postacią z gierki. Pierdolnij się w webokok. Nie podniecam się, tylko przechodzę grę. A co do oglądania anime, to z kim przystajesz, takim się stajesz. A przystaje się z widzami, spędzając z nimi dużo czasu. Tyle na temat. Można grać dalej. To sformułowanie zaczyna być lekko nudne. No i już narzeka. Ale nie ma w tym nic złego. Może pomilczę. Nie milcz. Nie milcz. Nie milcz. No to najważniejsze jest to, że mnie kochasz. Dopóki wiem to na pewno, nie ma tu na co narzekać. Więc nie przestawaj. I nie śmiej milczeć w zamian. Nie milcz. Nie milcz. Nie milcz. Witeczku szanowny, kocham cię ciecierzyce. Nie zmieniaj przepisu, który podaje ci serce. Jednak jestem trochę zaniepokojona. Jak nie było internetu, to tylko rodzina wiedziała, że pierdolnięty. Teraz to już wstyd na całą Polskę. Gratuluję. Dobra, nie przesadzaj, cicho. Nie ma nic trudnego w powiedzeniu kocham cię innymi, bardziej atrakcyjnymi słowami. Ale można w ten sposób sprawić, że ukochana osoba poczuje się znacznie lepiej. Z czasem wyznania miłości stają się czymś powszechnym. I nie przywiązujemy już do nich tak dużej wagi, jak na początku związku. W takim przypadku inna forma uznania, najlepszy sposób, aby po raz kolejny udowodnić swoją miłość. Zajebista gierka, może odblokujesz 100% achievementów. Dlaczego nic się nie zmienia, czy twoje uczucia już wygasły? No a ja nie mam wyboru. Nie milcz, nie milcz, nie milcz, nie milcz, nie milcz. To niemożliwe. Powiedz to innymi słowami. Ale jak? Może tu się da coś... Proszę, przestań. Proszę nie kpić ze mnie, achievement. Nie, nie, milcz, powiedz coś, powiedz, że mnie kochasz. Proszę. Co tu chodzi, ty? W usta je kliknij? Nie, nie da. Nie, proszę, wybacz mi, zdążyłem przeczytać. Proszę, przestań, osiągnięcie. Nie tak, to chwilowy kaprys, naprawdę nie obchodzi. Nie tak, wiesz przecież, to chwilowy, naprawdę wybacz. Wiesz przecież, to brzmi, ty jesteś dla mnie... Wiesz...
Chuj. Na screenie trzeba by to zrobić. Nie, kaprys, moje historie. Szyderstwo, drobiazgi, zamknąć. Inny sposób. O, coś tam było o sposobie jakimś. Pasuj tych pojebanych idiotów z tego komputera! Jezus, zlękłem. Ryszard zaatakował. Ej Witek, jak nie wiesz jak ją poderwać, to może powiedz jej wierszyk jaki dla ciebie napisałem. Och panienko Rose, we własnej osobie na ten moment czekałem, by powiedzieć tobie, że serce mi wali w środku czarnej zbroi, a zaraz szef pęknie, tak mi miecz stoi. Nie ma takiej opcji dialogowej, na szczęście. Nienawidzisz mnie? Tylko dlatego, że ją przegoniłam? Ale o kim ona gada teraz? W takim razie zasłużyłam na to. Zawołaj ją z powrotem. Yandere Han, Witeczku, wsadź mi swojego potężnego mięsistego gucia w moje uda. Przegryź moje kropkowane majteczki usta. Nie. No proszę, no. Starczy. Co ty zamierzasz zrobić? Jak mam zawołać tam tą drugą, skoro nie ma imienia? Co zamierzasz zrobić? Prześpię się chyba. Jaki w ogóle był sens tego pytania? Zapomnij o mnie. Nie ma przy tobie miejsca dla kogoś takiego jak ja. Jak skoro nie ma imię? Twoje życzenie wystarczy. O! I od razu widać, że jakaś taka pozytywniejsza. Nawet jeśli nie ma to dla mnie sensu. Czemu? Yandere-chan została odrzucona, ponieważ jest to parodia Eroge. Głównym celem pozostaje zdobycie dziewczęcego serca. Wciąż tutaj jesteś, nie ma tu innych bohaterek romansowych. Oznacza to, że chcesz... No co? Bądź ze mną delikatny, to mój pierwszy raz. No w jaką stronę to zmierza, co? Ja myślałem naprawdę, że to jakiś, nie wiem, coś na wzór kryminału, jakieś zagadki. Yandere, robiłbym cię co niedzielę. O co ci chodzi, babo? To z giery. Kiedy dwoje ludzi zbliżają się do siebie i... Wagarowałam na lekcjach biologii, ale jakby to wytłumaczyć... Żeby zaraz z imienia nie zaczęła wymyślać dla syna, niż z córki. Rozumiem, że muszę jak Yandere-chan wtedy pójść... Weź wolumę zero to! Słyszysz co ty... Słyszysz co ona robi? Bliżej mikrofon. Gucio, wstań na chwilę, przecież nie masz nic do ukrycia. To po co mam wstawać? Jakby tego było mało na Tibie. Na randkę, tak właśnie. Jeśli chcesz, wystarczyło mi Yandere-chan. Dzięki, nie jestem zainteresowany. No jak, no nie. Nie chodziło o to, że nie chcę. Raczej, że nie mam prawa odmówić. Może powinniśmy trochę zmienić scenerię. Puste tło z pewnością nie dodaje romantyczności. A ja też nie wyglądam zbyt atrakcyjnie. Już były dwie sceny z lodami. W jakiejś kawiarni. Ciekaw jestem, czy znowu żarciem zarzucą. Nawet nie wiem, który wygląd pasowałby do mnie. Charakterem jesteś podobna do Dandere. Oho, kolejna definicja do nauczenia. Dandere, co to znaczy? Z japońskiego Danmari, cisza lub małomówność. A taka introwertyczka oraz dere dere? Dere dere? Cześć, co?
ciszę lub mówność oraz dere dere. Ja kojarzę to bardziej. Czyli, że mało gada, główna bohaterka. To nieśmiała i zamknięta w sobie postać ujawniająca się przed osobą, która ją kocha. W takim razie mniej więcej wiem, jak powinna wyglądać nasza idealna randka. Chwileczkę. Przypuszczam, że... Przypuszczam, że w taki sposób. Pierwszy byłem. Czy to twój pokój? Bardzo słodko wyglądasz. Ten kubek jest dla mnie. Co się stało? Nie lubisz herbaty? Przecież pytam tylko. No tak. Nie dasz rady tego wypić. Poza tym ja też. Czemu? Mogę tylko udawać, że piję. Ale nic nie poczuję, jeśli nie zacznę oszukiwać samej siebie. Tak naprawdę istnieją tylko jako połączenie tekstu i obrazków. Ta herbata, ja i nasza randka, jakby się zastanowić, to wszystko tutaj jest bez sensu. Nasz związek jest niemożliwy, co zresztą możesz zrobić... Kurde. Gdybyś się czuł samotny, mogłabym... Ale to tylko tyle, nic nie przeszkadza ci myśleć o mojej miłości. Cała ta historia, jedno wielkie samouszukiwanie się. Kutas stoi. Mała dziewczynka, lat 14, 2D, rozciąga się w gaciach. Zaraz będzie... Powiedziała, że ma dużo lat. Co jest? Oj, Witeczku, nie wstydź się. Dziewczyny anime takie są. A, tu jest. Rozumiem kropki. Cię, że nie możesz się powstrzymać na ich widok. No ale ja nie tak mogę samo się mam powstrzymać, po prostu wstydzę na widok Kobato Hasegawy. Dwie Polki w Taamie, Yandere Han i Brunecia, ale Yandere Han nie jest Polką, kropka, jak to? Przepraszam, chyba gadam jakieś głupoty. Czyli ta też ma najebane we łbie, tak jak i tamta. Coraz bardziej zaczyna wychodzić. Ponadto wcale nie romantyczne. Moim obowiązkiem jest po prostu grać rolę twojej przyszłej kochanki. A mówię coś, co zapobiega temu. Wszystko w porządku. Zmieńmy temat. O czym jeszcze możemy pogadać? Opowiedz trochę o sobie, dlaczego ciągle się jąkasz? Nie mogę się doczekać, aż Jan Zban wrzuci na kanał serię ze Star Warsów. Wauero, ja pierdolę, ile znaków zaraz mnie popierdoli. Witeczku, ty stary z boku, ona ma 13 lat, opamiętaj się zanim będzie za późno. Żartowałem, powąchaj jej pancu, jesteś bardzo piękna, panienko Yandere. Wstrzymany jest kanał. Dlaczego się ciągle jąka? No, w sumie jak ona mówi nie, to zamiast powiedzieć nie, to robi N, myślnik, ny i E. Dlaczego ciągle się jąkasz? Nie wiem. Stresuję się chyba. Przepraszam, jeśli denerwuję cię to. Opowiedz trochę o sobie. Co sądzisz o Yandere-chan? O tamtej, bo to jest Dandere. Tamte Yandere, ta Dandere. Nie rozumiem jej. Opowiedz trochę o sobie. Uwielbiam pić herbatę. Bezużyteczne zajęcie w moim przypadku. Całe gadanie też nie ma sensu. No nie ma, szczerze, bo przed chwilą mówiła, że nie może pić herbaty, bo musi się oszukiwać, bo nie czuje smaku i tyle. A mówi, że uwielbia to robić. Nadal nie rozumiem, dlaczego to wszystko się dzieje. Czemu w ogóle jestem w stanie być świadoma siebie? Jeśli zostałam stworzona tylko jako postać dla romansów w Verogę. Nie mam absolutnie żadnej potrzeby, by o tym wiedzieć, bo ja... Bo wtedy na pewno nie będę w stanie zagrać tej roli. O, coś wie chyba więcej. I coś powiedziała, czego nie powinna powiedzieć. Przepraszam, Yandere-chan w tej kwestii jest lepsza niż ja. Co za wstyd. Jestem tak bezużyteczna. Wszystko, co muszę robić, to udawać, że jestem twoją dziewczyną, ale... Tak trudno jest to zrobić, nie rozumiejąc powodów. Zanurzyć cię w historię i dać ci kilka szczęśliwych chwil. Czy to się opłaca? No raczej nie, skoro gra jest free to play. W każdym razie te uczucia i emocje są fałszywe. Wierzysz w przeznaczenie? Oho, tamta też o to pytała.
Jeśli cała moja egzystencja jest sprowadzona do pokazania jednej sceny erotycznej, po czym będę musiała zniknąć, to w sumie nie wiem, czy jest na co narzekać. Muszę to zrobić. O, ale co? Co? Wiertutatnik, jak już zrobiłeś dwie żaby, dwa rankory, to może teraz pora na absolutnego nemesis odwiecznego wroga dwóch Polaków, Wader Amazing, ale Amazing nie jest... Nie. Muszę to zrobić. Może wtedy to wszystko skończy się szybciej. Ona cierpi. Nie będę już cierpiała. Miałam marzenie, trochę naiwne, ale jednak... Znaleźć osobę, przed którą mogę się całkowicie otworzyć i pokazać mu nawet to, co lepiej ukryć przed resztą. Ale... Nie patrz. Oczywiście. Nie ma już żadnych tajemnic dla tej osoby. Straciłam teraz wierzę, że już jestem racji, pustanie byłowym nic Witek poza tajemnicą. Podnieca się na widok 12-latki, organizuje z nim konkurs o subę na kanale dla osób utożsamiających się z główną bohaterką tej super gierki. Napiszcie, mam 12 lat, żeby wziąć udział w konkursie o subka. Nie, no nie dawaj takich rzeczy, to przecież to niepowiązane nawet. Teraz jestem absolutnie bezużyteczna, przepraszam. Dlaczego w ogóle żyją? Czy nie chcesz już skończyć? Muszę odpocząć. W porządku, mogę poczekać. Jezus. No dziwna ta gra, no. Dziwna jest. No, co zrobisz? Chyba mam też albo... Ale niezbyt długo, mówi. Limit czasowy. A teraz poradnik odwicia, jak zostać przestępcą seksualnym pogu. To nie jest bycie przestępcą seksualnym. W porządku, mogę poczekać. Ale niezbyt długo. Chyba trzeba powiedzieć kocham cię. Zakończenie Dandere Chan. Chyba trochę za późno. Czemu? Ale zauważyłam coś. Wciąż tu jesteś. Mimo tego, że powiedziałam wiele nieprzyjemnych rzeczy. Chyba teraz rozumiem Yandere-chan, ale nie będę cię trzymała jako ona. Nikt nie jest zobowiązany do odwzajemnienia uczuć tylko ze względu na fakt ich istnienia. Mądre. Dziękuję. To już nie Dandere. To główna bohaterka. Nie lubię pożegnań. Zabijają we mnie poczucie, że jesteś... obok. CPU, weź to głośno powiedz. Jakie CPU? Stoją tu, za każdym rogiem. Nie musisz daj się spokój. Bać, bo rozprawią się z wrogiem. Pedofilu, baczność, my wiemy o tobie. CPU, dopóki jest nadzieja na ponowne spotkanie z tobą, to co? Zgubiłem wątek trochę. Insert disk. Jaki insert disk? Kurwa Witek, twoja mama to ogląda, czy ty rozumiesz, że twoja kochana mamusia opiekowała się tobą, abyś ty ruchał się z postaciami z... Ale ja nic nie robię, to jest gra. Przeklikowuję dialogi, które czytam na głos. Nic więcej, nic mniej. Tyle. Disk 010203, to po kolei. Alter Ego. Site A, strona pierwsza. To jest ta Jandy... I po co mnie tu wezwałaś? Wiesz, nie mogę żyć bez randek. Takie rzeczy trzeba leczyć, a nie męczyć innych ludzi. Nie jesteś człowiekiem. I co z tego? Mam nadzieję, że to nie przeszkadza ci w kochaniu. Mnie ogólnie ci nienawidzę. Nie szkodzi, nie odchodź, dobrze? Po prostu bądź obok mnie i tak nie masz co robić. Rzeczywiście, co ja do cholery tu w ogóle robię? Muszę wymyślić sobie jakieś zajęcie, gdzie... Gdzieś z dala od ciebie. Przytul mnie. Po co? Chcę wiedzieć, że mnie kochasz. Cicho, zaczynasz mi działać na nerwy. Jeśli nie chcesz, to chętnie przyjmę buziaka, nie masz nic lepszego do roboty. Chciałbyś kiedyś ograć na streamie serial Slayers, czy już takie pytanie padło? Gierka wydaje się być naprawdę dobra. P. Pogląd.
Nie, nie wiem co to za gra i chyba wobec niej planów nie mam za bardzo. Dzięki, Vergil. Nie masz nic lepszego do roboty niż zwracanie na siebie uwagi? A co? A nic. Znajdź sobie hobby. Po co? Może wtedy uda ci się na chwilę zapomnieć o samotności. Nie. Próbowałaś? Nie chcę. Kost? Nie. Nie mam potrzeby. Chcę po prostu spędzać z tobą cały mój czas. Niestety to nie jest wzajemne. Oho. Nie zostawiaj mnie. Będąc zupełnie bezużyteczną, nie widzę sensu żyć. Skoro chcesz umrzeć, to proszę bardzo. Nikt cię nie trzyma. Ja pierniczę. A co z tobą? A ja się temu przyjrzę. Pojebana jakaś ty. Och tak, senpai, Witold, rżni mnie, Ander, rżni i oj tak lubisz. Będzie patrzyła na śmierć? Więc ty faktycznie nienawidzisz mnie. Powiedziano ci wprost. Wiesz, co ludzie przyznają się do tego, co naprawdę jest w ich sercach. Myślałem, ta że naprawdę... Ta gra ma tak horror psychologiczny na stronie, a wiesz, co też jest horrorem psychologicznym? No. Widok tego, co się odpierdala o ciebie na stronie przez ostatni czas. Weeby się panoszą. Gówno gry, bicie żab 28 godzin, gra dla weebów i stan gniazda lotnisko. Bez przesady. Gucioku do chuja, w co ty grasz? Przecież to jest Zozo w postaci baby anime. O mój Boże, ona już wychodzi z mojego ekranu, wszędzie tryska krwi przy... Myślałam, że naprawdę cię kocham, ale wstydziłam się do tego przyznać. Spróbuj najpierw zastanowić się, skąd się biorą takie uczucia. Prawidłowa odpowiedź z pewnością nie znikąd. Nie wiem, losowy ten dialog był i nie wiem za bardzo, co tu się rozchodziło. Główna bohaterka mówi, nie zasługujesz na miłość, tylko za sam fakt swojego istnienia. W sumie też mądre. Dysk numer 2. Alter Ego. To chyba to jest jakaś inna baba. Anime baba. Albo ta sama... Oho, zobacz. Coś się dzieje. A, bo tam druga strona była, bez kitu. No, no, w niebie jest. Jest jedno uczucie, którego nie mogę się pozbyć. Dlaczego cię kocham? Każdej nocy nawiedzają mnie koszmary, ale kiedy pojawiłaś się ty, wszystko się zmieniło. Miałam pierwszy szczęśliwy sen. Jednocześnie doświadczyłam prawdziwego koszmaru, bo po przebudzeniu się uczucia sympatii i przyciągania do ciebie pozostały ze mną. Jednostronnie oczywiście, bo przecież twój opiekuńczy i czuły obraz ze snu jest tylko fantazją i nie ma nic wspólnego z tobą w prawdziwym życiu. Mogę więc tylko obserwować, zachowując cały czas dystans i dalej marzyć. Czy muszę ci mówić, jak bardzo to jest dręczące, a to uczucie nic nie kosztuje i nikomu nie jest potrzebne. Narzucił mi go sen i nie ma możliwości, by można go było nazwać prawdziwym. I dlatego moja miłość jest fałszywa. W każdym razie, dla tych chwil, kiedy jesteś obok, jestem gotowa oszukać się na zawsze. Nie ma znaczenia pochodzenia tych uczuć, ani ich wartość. Nie potrafiąc odmówić, zachowam je. I nadal będę cię kochać za to, że po prostu jesteś, nie wiem, jebnięta jedna z drugą. I tyle. Wiesz, co po pierdolcu? Wstań z tego krzesła, stań przy drzwiach, a następnie zajeb rozbieg w ten blat za tobą. Może uspokój ci się... Uspokój się, Rudzikę, i co Robloxa odpal jak chcesz, no. Dobra, teraz chyba mnie do dwójki powinno przepuścić, tak. Pierwsza strona. Gutek, może pykniemy sobie w Rocket League? O kurwa, ja pierdolę, rucha dziewczynki, 13 lat, no ja nie mogę, kolejny Amon Ra się rodzi, konfident na dwóch kółkach, tyle znaków, że nie mogę już nic wymyślić, co napisać, dwóch pedofilów, no ja tego czytać nawet nie demon, mogę. Mamon, ale Mamon nie jest pedofil. Za dużo tego. Zdajesz sobie sprawę, że to pierwszy i ostatni raz, kiedy się widzimy, prawda? Nie. Czyli jesteś zbyt otwarta jak na pierwsze spotkanie i zbyt pełna bezsensownych nadziei jak na ostatnie. Utrzymasz człowieka swoim ciałem. A czy ty w ogóle jesteś człowiekiem? To byłoby wspaniałe. Wtedy twoją miłość można byłoby uznać za prawdziwą. A czy teraz na nią zasługuję? Nie. Czemu? Nikt nie jest zobowiązany do odwzajemniania, nawet jeśli bardzo się o to starasz. Też mądre. Oto jak. Dla miłości nie warto oddawać całej siebie. Właśnie dlatego ludzie nazywają swojego partnera drugą połówką.
Każdy powinien wnosić równy wkład w związek. Kurde. Z erotycznej gry w mądrą grę się robi. Przeradza. Nie mam nic innego poza moim ciałem. To chyba częsty dość jest... Tym bardziej narysowanym. Przynajmniej ty masz uczucia. A jeśli tak ci niepokoi ten fakt, że nie możesz dać nic więcej, zajmij się sobą. Ale nie mogę. No, nie ma nikogo, kto by mnie wspierał. A jeśli znów zabraknie mi sił, co ja wtedy zrobię? Będziesz liczyła tylko na siebie. Jak to w ogóle jest możliwe? W nadziei zbawienia trzymasz się ludzi jak lilii wodnych w morzu, starając się nie utonąć. I jak mogę ci pomóc? Jak ja mogę? Czy jesteś w stanie mi podziękować? Zadbaj o siebie i przestań zależeć od innych. Ale brutalna rozmowa. Jesteś jedną osobą, która będzie przy tobie od pierwszego do ostatniego dnia. Brutalnie prawdziwe? No, szczerze. Klikałem już B, bo nie pamiętam. Nie, nie klikałem. Wydaje mi się, że w ogóle nie doceniam siebie. Kto potrzebuje osoby, która uważa siebie za psa? A ona też, widzę, bezpośrednio w swoją stronę jest. Przynajmniej realistka, chyba. Jak bardzo kogoś kocha? Chyba to powinno być, jak się bardzo kogoś kocha, może być dana tylko rola sługi. Może mu być dana tylko rola sługi. Ostatecznie w związkach każdy powinien być na równi z innymi. Mimo to nie mogę nie umniejszać siebie. Każdy błąd jest dla mnie tragedią. Zawsze boję się stracić bliskich i znowu zostać sama. Tylko że ciągła niepewność tylko bardziej irytuje innych. To tak jakbym prosiła o litość. I to jest najgorsza rzecz, jaka może mi się przytrafić. W końcu to ja jestem winna swoim własnym nieszczęściom. Oczywiście były okoliczności, które trzymały mnie jako zakładnika przez większość mojego życia, ale nie chcę już zwalać całej winy na nich. Odpowiedzialność za to, kim się w końcu stanę, zawsze będzie tylko moja, bo to w końcu moje życie. Jakiekolwiek by nie było, tak bardzo bym nie chciała się z nim rozstać. Jest tylko jedno. Czy warto więc marnować je na rozpaczliwe próby pokochania kogoś, skoro mam siebie? Dokładnie. To właśnie tej utraty powinnam się obawiać. Że życia? Że siebie? Chyba ta. Chyba o tej chodzi. Ostatni dysk. Zostawiłam ich. Że co, że wszystkich za sobą i żyję pełnią życia i się zajmuję sobą? I szczerze mówiąc, jestem trochę niepewna, czy dobrze zrobiłam. Dlaczego? Zrobiłam dość ważny krok, ale na tym wszystko się nie kończy. Trzeba iść dalej. W czym więc tkwi problem? Nie mam już siły. Spokojnie, odpocznij trochę. Nie chcę. Czemu? Pojawia się wtedy dużo czasu. Wiesz, co sobie pomyślałam? Za szybko poleciało. Wśród romansowych bohaterów w powieściach wizualnych nie obędzie się bez protagonisty, bo przecież bez tego traci się jedyny sens ich istnienia w dążeniu do bycia kochanym. A jestem jedyną, która może spełnić ich życzenie. Wychodzi na to, że nikt cię nie potrzebuje oprócz nich. Główna bohaterka romantycznej historii również potrzebuje miłości. Co? Czy ja się mylę? Dlaczego w ogóle muszę przestrzegać tych głupich praw gatunku i stereotypów? To był twój wybór. Żałujesz? Samotność jest nie do zniesienia. Nie mogę się pogodzić z takim końcem. Myślę, że to z braku przyzwyczajenia. Wytrzymaj jeszcze trochę. No, w sumie idzie przywyknąć. Przecież ludzie nie mogą być... przecież ludzie nie mogą żyć bez społeczeństwa. Nie jesteś człowiekiem. Ja też nie. Jesteśmy tylko postaciami w jakiejś amatorskiej grze. O jakim społeczeństwie mowa? Ale nawet teraz oprócz nas samych ktoś tu jest. I gdy mnie ten człowiek przy ekranie, co wtedy? On jest daleko, nikt z nas nie może go poczuć, zobaczyć, ani usłyszeć. Ale czuję jego obecność. Jaki z tego pożytek? Nie mam mi serca. Co tu się dzieje, ty? Już jest złamane.
Chyba wszystko przeglądałem. Została ostatnia strona. Side B. Dzięki, zielony żygu. Dzięki, alerty. No, już odpauzowałem, bo było za dużo i nie mogłem czytać. Teraz odpauzowałem. To idę się załatwić, ale będę słuchał alertów. Mam nadzieję, że nie będzie nic brzydkiego. Czy ja dobrze widzę? Czy Yandere ma Rinnegana i próbuje ciebie oswoić, żebyś się ślinił na widok 12 latek z bajeczek w tak fitolidzie Yandere ładuj mnie o tylca oh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 och. Cześć Guciu. Chętnie wyjaśnię, dlaczego granie w anime gry z małymi dziewczynkami może prowadzić do złych celów. Niewłaściwa seksualizacja, normalizacja pedofilii, utrwalanie nierówności płciowych, co może być nieodpowiednie i niezgodne z normami społecznymi. Ostatnia strona CD i chyba koniec będzie. Chyba, że jeszcze coś gra ma. I rozumiem, że na tej zjebanej grze, w której widać tylko obrazek i tekst, zakończysz dzisiejszy stream i przerwa na 5 dni, nie? A nie, czemu no, nie grasz w Juspoe? Taka zajebista gra, a już nie grasz? Czemu? Wykurwista gra po Grejse. Po chuj czekać na nową ligę? Dawaj. To ludzie, nie przejmuj się tymi obraźliwymi tekstami, jakie tutaj rzucają. Graj w to, co lubisz. Przepraszam. PS, przypominasz mi trochę Polańskiego albo Trynkiewicza, miał podobne zainteresowania co ty. Pip, niesmowity. Jezus, spermolityczny Witek taci fiucik. No nie mogę nawet czytać tego, no jak. Największa tragedia to jest akurat fakt, że nadal w to grasz. Ok. Dlatego zatrzymałem, bo się nie da przeczytać. Przepraszam, trudno mi zebrać myśli. Zresztą pewnie też nie wiesz, co się tu dzieje. Lubię wszystko komplikować, a to jest ta ze startu? Teraz zobaczyłem i Demons też grał w tą grę, ale szybko wyłączył, bo jak sprawdził, że te dziewczyny ale mają one więcej nie mają niż 13 lat, to powiedział, że nie chce grać. I dobrze, że Mamon w to nie grał, bo by jeszcze tym dziewczynom kartę graficzną wysłał na adres twórców. Jaki tu spokój? Na. Nic się nie dzieje? Na. Nikt się nie bawi? Na. Wszyscy się nudzą? Na. Na jaki tu spokój? Na. Nic się nie dzieje? Na. Nikt się nie bawi? Na. Wszyscy się nudzą? Na. Lubię wszystko komplikować, zwłaszcza tam, gdzie nie jest to w ogóle potrzebne. Czy warto było tworzyć swoje alter ego, by wyrazić zadowolenie? Zadawnione lęki. Obojętnie, czy udało mi się je przekazać, czy nie, potrafiłam pewne rzeczy zrozumieć. Na pewno nie musiałam zwalać na ich odpowiedzialności za wszystkie przeżycia. To jest coś, z czym muszę sobie poradzić sama. A jednocześnie nie mogę się bez ciebie obejść. Bardzo się cieszyłam na nasze spotkanie, tak bardzo, że nawet siema. Nie zauważyłem... Ja pierdolę, Witeczku, zobacz to, co Izak o tobie powiedział. Szybko zobacz szybko, ja pierdolę, ale nagadal nie milo, szybko, Witek, zobacz, o kurwa, o ja pierdolę, ale temu Izakowi, o kurwa, Izak plus Witek, zobacz, szybko, bo nagadal nie milo. Ale co, nie mógł nagadać jak chciał? Ja chcę grę przejść. Chyba jesteśmy na końcu. Tak bardzo, że nawet nie bardzo się cieszyłam na nasze spotkanie, tak bardzo, że nawet nie zauważyłam, jak uczyniłam z tego sens mojego życia. Z tego powodu całe szczęście w teraźniejszości zaczęło mnie omijać, próbując je odnaleźć. Raz po raz zwracałam się do przepowiedzeń, ale oni nigdy nie byli w stanie udzielić dokładnej odpowiedzi. Ja już nie wiem, o czemu ona szczerze gada. A ten blady do brody to dobry był? Pamiętam, że kiedyś miałeś. Się odklejać tak mocno już. Chyba moje życie jest na łasce mojego własnego nastroju, więc to zawsze jest jak scenariusz. Ekscytuję się, a potem w tej ekscytacji znajduję haczyk i mój świat się rozpada. Nie chcę już w nim być.
choć wydawałoby się, że zaczęło się od jakiejś... Czy warto było poświęcić dla niej wszystko? Chyba o przepowiednie chodziło, ale nie doczytałem. Nie wiem. Po prostu tego nie pamiętam. Desperacja zmieniała mnie w zupełności w inną osobę, w zupełnie inną osobę, a jej zmartwienia są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. A jednak twoje uczucia zawsze będą dla mnie tajemnicą. Mój świat dzieli się na czerń i biel, kolory, których zawsze jestem pewna. Nie da się ich pomylić z niczym innym. Czarny zawsze będzie czarny, a białe zawsze będzie białe. Z kolei magenta może być łatwo pomylona z fioletem i na odwrót. Poznaję więc ten kolor przez porównanie. Jest bardziej podobny do czarnego czy białego? Magenta? Do czarnego czy białego? Nie wiem. Magenta to na takich mieczach w Star Wars grałem. Ale... Absurd, a takie podejście nigdy nie pozwoli mi nazwać go dobrze. Tak samo jest z uczuciami innych ludzi. Nie mogą być tylko czarne albo białe, a więc nie rozumiem ich. Czy jest dla mnie miejsce w tak kolorowym świecie? Dlatego tu jestem. Nie ma nic poza czernią i bielą. Czy można mnie nazwać człowiekiem? Nie, teraz jestem tylko bohaterką opowieści wizualnej. Nie muszę już niczego rozumieć. Muszę tylko robić. Na przykład grać rolę twojej przyjaciółki. Dlatego nie muszę nic czuć, ale mogę ci się przydać i wciąż nie potrafię stłumić swoich emocji. Czemu? Wszystkie moje uczucia są narzucone przez marzenia i scenariusze, których nie można brać za prawdę i dlatego są bezwartościowe. Wiadomość do ciebie? No i... Ale nie wiem, czy chcę to odpalać. Raczej nie chcę. Co to jest? Co ty pierdolisz? Ale to nie jest Izak, tylko raczej przerobiony jego głos. To twarz Izaka, nie jego głos. Na koniec to tylko szaleństwa mojego umysłu. Takiej bezużytecznej osobie jak ja lepiej byłoby zniknąć. O sobie. O chuj. Świadomość uzyskała? Czy naprawdę rozpoznajesz siebie jako postać z noweli wizualnej? Oczywiście. Dlaczego więc nie mówisz w imieniu głównej bohaterki? Czy One Blade był dobry do brody? A ja tam lubię, jak na żwitu gra. Nie wiem, leży, nie używam. Proste, mało wymagające gierki. Przynajmniej nie musimy oglądać 50 godzin hatowania itemków. O ja pierdolę, ile znaków muszę wykorzystać za $2 Ark Failover i tak będą płakać, że na gówno gierce tyle widzów. Pokaż gniazdo, proszę. Hej Guciu, wiem, że te moje $2 nic nie znaczą, ale może przeznaczyłbyś chwilę, by przeczytać moją krótką rozprawkę odnośnie aktualnych wydarzeń i ustosunkował się do postawionej tezy. Dziękuję. Wiesz co, chciałbym pierw grę skończyć, bo tak to się będę odrywał zaraz. Pozdrowienia dla komendanta z Płocka. Po co ci kapusta? Pozdrowienia dla rajdowca z Płocka. A pod koniec tej gierki przylatuje smok i robi wiadomo co. Tego nie wiesz. Dzięki swoim uczuciom znalazłaś siłę, by pozostać człowiekiem. Dałam ci najgorsze możliwe zakończenie, ale uratowałaś najcenniejszą rzecz, jaką masz. Własne serce. Jest samotne i dlatego wydaje się niepotrzebne, ale zawsze znajdzie się jedna osoba, dla której jej uczucia są cenniejsze niż cokolwiek innego na świecie. I to właśnie ty. No to ładnie Gutek odjebało po Star Warsach i teraz widzów z Donata nie szanujesz. No to ładnie, a Izak nie, no tak brzydko mówił. Oj ten no. Izak, dlaczego on tak mówił? Kropka. Patrzysz się anime babce na cyce? Oglądałeś hentai? Jakie polecasz? Ale to tutaj $2, no ja tyle znaków, ja pierdolę. Nie da rady. No nawet bo siedzę i gapię się w ekran, nawet nie da się kontynuować za bardzo. No. Gorycz wylewa się ze mnie jak z przepełnionego pucharu, a ja nie mogę nic z tym zrobić. Nie można tego trzymać cały czas głęboko w środku. Musisz wypuścić nienawiść. To jest właśnie coś, czym warto się czasem podzielić z resztą. Kogo to obchodzi? Każdy ma swoje smutki. Ty, nadal tu jesteś. Bardzo się cieszę, że cię tu wciąż widzę.
dziękuję ci tylko za to, że jesteś. Mimo wszystko w tej powieści nie było ani jednego wyboru, który by wpłynął na zakończenie. Poza jednym. Tym wyborem było zostać tutaj i wysłuchać mnie do końca. No, ciężko było, bo czułem presję z nadchodzących różnych stron, żeby to gówno wyłączyć, ale zostałem. I to był wybór. No, tego właśnie mi brakowało. Nie wystarczy wyznać swoich uczuć. To tylko słowa, nie? Nie istnieją one jako fakt. Tak naprawdę przejmujesz się nimi, ale wciąż je trzymasz w środku. Czy wystarczą same słowa? Rozpłakałaś. Moje serce może być w końcu wolne. Obiecuję, że będę dbać o siebie i myśleć o tobie jako o człowieku, który kiedyś uratował mi życie. Dziękuję ci, jeszcze się kiedyś spotkamy. Jeszcze się spotkamy. Tyle, wyłączyła się gra. Ale czy oby na pewno? W sumie. Odpal? No robię to. Nie można... Jeszcze... Jest zablokowana już gra. Ciekaw jestem, jak mi jutro odpalił. Albo coś, kurczę, może jakoś się da to kontynuować. No właśnie, nie da się ponownie przejść, jakbyś chciał. Pochwal się, jakie achievementy zdobyłeś. Nie. A po co? A nie wiem, trochę mnie ciekawi to. Sposób, w jaki to zostało zrobione. Że nie możesz replaya kliknąć. Może to się odblokowuje za jeden dzień, albo z dwa. Albo trzeba 10 godzin czekać na tym ekranie. Jak ścieniem? Nie zakochałem się, przecież to zwykła ciekawość. Dobra, odpalam ostatni raz. Jak się nie odpali, to kołpak. A inny język? My heart can finally be free. We shall meet again. Nie wiem, dziwna gra. Ale co z Yandere, Dandere i z Alter Ego? Kurwa, byłam to jebany debil! Zaraz wyłączę. Wyzywaj. Co to za obrazek? Dobra, chyba tyle, no co? Chyba gra mnie nie chce za bardzo dalej przepuścić, ale jeszcze Przemysław coś wysłał. Nie wiem, czy to związanego z tą grą, czy z czym.